thank you Dlaczego uciekamy przed bezradnością? Na to pytanie próbował odpowiedzieć mój dzisiejszy gość odcinka, mój wymarzony gość, na którego już czekałam od dłuższego czasu, czyli Tomasz Stawiszyński, filozof, publicysta, eseista, autor książek, autor audycji w Radio Talk FM i podcastu Skąd i Nąd. Rozmawialiśmy o jego najnowszej książce, czyli Ucieczka od Bezradności. Fenomenalna książka, która absolutnie zakręciła mi w głowie, zryła mi przysłowiową banie, i jest naprawdę książką, w której można się przejrzeć. Jest między innymi właśnie o tym, co nam robi ta bezradność, dlaczego jest tak ważna w kontekście chociażby przeżywania żałoby, straty, śmierci, oswojenia smutku, ale też pojawia się temat astrologii, który jak sami usłyszycie, jest imi i Tomkowi bardzo bliski i bardzo cieszyłam się na to, że będziemy mogli też go poruszyć. Jest to naprawdę wspaniała rozmowa dla mnie intelektualna. Uczta. Jestem naprawdę zaszczycona, że Tomek zdecydował się do mnie wpaść i mam nadzieję, że nie będzie to jego ostatnia wizyta. Jak zwykle bardzo też dziękuję wszystkim patronom i matronkom, którzy wspierają mnie na Patronajcie, bo bez Was ten podcast by się dalej nie rozwijał. A tymczasem, już nie przedłużając, bardzo Was zapraszam do dzisiejszej rozmowy z Tomkiem, bo jest to naprawdę doskonała rozmowa. Zresztą sami posłuchajcie. Tomku, ja się bardzo cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Bardzo dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Naprawdę, muszę ci powiedzieć, że ja jestem wielką fanką twoich książek i tak jak czytałam Co robić przed końcem świata i naprawdę mnie zaciekawiła, tak Ucieczka od bezradności po prostu rozłożyła mnie na łopatki. Hmm. Naprawdę z ręką na sercu cię mogę powiedzieć, że wszystkim moim znajomym polecałam tę książkę, bo miałam takie poczucie, że wreszcie ktoś to tak dobrze, dosadnie, dobitnie i płynnie yy, spisał, powiedział. I naprawdę odnalazłam siebie w tej książce w wielu, wielu fragmentach, wiele jakichś też swoich... Yy... Nie chcę powiedzieć ułomności, ale swoich mechanizmów, hmm. które rozpoznałam w tej książce. Szczególnie jeśli chodzi o temat astrologii, do którego na pewno dzisiaj dojdziemy. Więc bardzo Ci dziękuję, że w ogóle tę książkę napisałeś, że ona powstała, bo jest bardzo aktualna i jest bardzo potrzebna. No bardzo mi, mi Znaczy, powiedziałbym, że mi bardzo miło, <laughs> ale książka dotyka trudnych spraw, więc to niekoniecznie musi być to pojęcie, którego warto użyć w tym kontekście, ale dziękuję, że się tym dzielisz. Bardzo się cieszę, że, że ta książka. Jakoś rezonuje z Tobą. Bardzo, bardzo ze mną i z moimi rówieśnikami, mm. takimi ludźmi pomiędzy 20 a 30 lat, bo traktuję przede wszystkim o tym, jak bardzo w naszym społeczeństwie nie ma przyzwolenia na takie emocje jak bezradność, bezsilność, takie bardzo nieproduktywne, nieefektywne emocje. Więc chciałabym chyba od tego trochę zacząć. Czy mm. z Twoich badań nad tą książką yy, doszedłeś jakoś do tego, dlaczego my przed tą bezradnością tak uciekamy? No, powiem szczerze, to jest temat, który od bardzo dawna mnie interesuje i, i, i dotykałem jakoś tych kwestii, które też w Ucieczce od Bezradności się pojawiają w mojej pierwszej książce w Potyczkach z Freudem, już przed paroma laty wydanej. I, i od dawna towarzyszy mi jakieś takie poczucie dysonansu podstawowego pomiędzy przekazem kulturowym, tym, co się mówi o życiu, jakie ono jest i jakie być powinno a tym, jak ono realnie wygląda. I, I coraz bardziej mam takie wrażenie, że rozszczepiają się te dwa obszary. To znaczy, że to, o czym my mówimy w kontekście naszych różnych doświadczeń i to, jak potem realnie je przeżywamy, i jak realnie przeżywają je ludzie, którzy są dookoła nas, to to są jakieś dwa uniwersa już ze sobą naprawdę w minimalny sposób zetknięte, jeśli, jeśli w ogóle. I, I jakoś tak fundamentalnym pojęciem, właśnie które, które tutaj w tym kontekście mi się nasuwało, było to pojęcie bezradności, chociaż pierwotnie ta książka miała wokół pojęcia kryzysu się okay. kręcić, a nie, a nie bezradności. I pierwszy pomysł na nią to był pomysł, żeby, żeby ona właśnie traktowała o kryzysie i w takim wymiarze zbiorowym, i w wymiarze indywidualnym. No, ale później się pandemia pojawiła na horyzoncie. Okej, okay, czyli zacząłeś pisać już tak. przed pandemią? To znaczy, zacząłem, zacząłem rozmawiać z wydawnictwem okay, już okay. jakiś czas temu, i z różnych powodów praca nad tą książką mi się przesuwała, i, i miałem gotowy pierwszy rozdział i, i drugi rozdział. Natomiast w miarę gotowy, no, one uległy później też modyfikacjom pewnym. Natomiast rzeczywiście pandemia stała się takim wyzwalaczem, jeśli można powiedzieć, dla całej reszty. I wtedy to pojęcie bezradności mi się wydało najbardziej adekwatne, no bo miałem wrażenie, że wszyscy, nawet ci, którzy bardzo starają się od bezradności separować, przynajmniej w pierwszej fazie pandemii, żeśmy tej bezradności do, doznawali intensywnie. No i potem dalej jakoś tak wokół tych różnych kwestii zacząłem krążyć, które Ej. ostatecznie do książki weszły. Tak i myślę, że też pandemia nam trochę urealniła śmierć i stratę, bo to się zaczęło dziać też na naszych oczach i nie tylko zaczęło dotyczyć celebrytów, tylko osób w naszym, w naszym otoczeniu i zaczęliśmy się chyba mierzyć z tym, że my naprawdę na takie sytuacje rozwiązań prostych nie mamy, że musimy przeżyć te emocje ale system nam w ogóle tych emocji przeżyć nie pozwala. No bo przecież, tak jak to opisujesz w książce, chyba według klasyfikacji DSM-u na ten moment, to, to chyba z 12 miesięcy przeszliśmy do, do zera i w tym momencie jest to po dwóch tygodniach klasyfikowane jako epizod depresyjny, a nie normalna żałoba, którą trzeba przeżyć i która tych ram czasowych nie ma. Więc ja myślę, że też pandemia nam po prostu tę śmierć i te żałobę tak bardzo urealniła. Urealniła z jednej strony, a z drugiej strony dosyć szybko się włączyły różne mechanizmy, takie o których tutaj też mówię, żeby tę realność od siebie odepchnąć jak najdalej. Pojawiły się różne teorie spiskowe dotyczące tego, że to nie pandemia, tylko plandemia jest tak naprawdę. Że... Reptilianie że... też byli, bo to no często reptilianie. No, wiadomo. wiadomo. No, reptilianie stoją za całym tym procesem wielkiego resetu. Przecież wiesz, to oni, to oni tutaj postanowili jakieś reorganizacje wprowadzić w świecie, jak wiadomo. Natomiast, natomiast myślę, że rzeczywiście ta pierwsza faza. Pandemii, kiedy to zagrożenie, ono było wprawdzie wirtualne dla wielu z nas, bo słyszeliśmy o nim, czytaliśmy o nim, docierały do nas różne. Obrazy z internetu, ale nie doświadczaliśmy go w takiej bezpośredniości, ale niewątpliwie ten temat się pojawił, takie zagrożenie, takie poczucie, że no i mnie może za moment spotkać śmierć za pośrednictwem jakiegoś dziwnego mikroorganizmu, który się rozprzestrzenia w tajemniczy sposób. Więc, więc sądzę, że to był taki moment, który pod wieloma względami w ogóle był ważny, tylko że on już dawno został, wydaje mi się, zapomniany. Już żeśmy się pogodzili z tym, że to nam się chyba śniło, to było gdzieś kiedyś, dawno temu. Natomiast ten, ten wątek żałoby też mi się wydaje, wiesz, ciekawy, który poruszyłaś, bo. Tam rzeczywiście jakieś bardzo specyficzne procesy kulturowe wokół żałoby się dzieją, od wielu lat zresztą. Ja cytuję w rozdziale o śmierci i, i o żałobie w pierwszym i trzecim rozdziale, w pierwszym i drugim, przepraszam, Filipa Ariessa i Michela Vauvela, takich dwóch historyków francuskich, którzy się właśnie śmiercią zajmują i historią śmierci w zachodniej kulturze. I oni właśnie zwracają uwagę na to, że ten proces wypierania śmierci z kultury, świadomości śmierci, chowania jej za parawany szpitalne, udawania, że jej nie ma, sprzęga się też z zanikiem żałoby na, na zachodzie. I jakimś tam rzeczywiście emblematem tego zaniku specyficznym jest historia tak zwanego wyjątku normalnej żałoby w klasyfikacjach DSM, czyli klasyfikacjach zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trzecim DSM-ie, w 1980 roku opublikowanym, ten wyjątek obejmuje 12 miesięcy, tak jak powiedziałaś. To znaczy przez 12 miesięcy uznaje się, że jeśli ktoś się zgłasza do psychiatry z objawami depresji, takiej poważnej depresji, nie może spać, nie może jeść, nie wiem, czuje rozpacz, obojętność, ma problemy ze spaniem. I tak dalej. No to jest taki wyjątek w tej klasyfikacji, który powiada, jeśli to się wydarzyło w ciągu roku od momentu, kiedy ktoś stracił bardzo bliską osobę, to można uznać, że jest to reakcja naturalna, będąca wyrazem głębokiej więzi, jaką mieliśmy z tą zmarłą sobą, etc. Potem w DSM-ie czwartym, który jest z kolei po dekadzie, czyli na początku lat 90., się ukazuje. Ten wyjątek już obejmuje dwa miesiące, to znaczy przez dwa miesiące w stosunku do tego roku poprzedniego, poprzednim DSM-ie, uznaje się, że ta reakcja jest powiedzmy naturalna. A z piątej edycji w ogóle to usunięto, nie ma czegoś takiego jak ten wyjątek normalnej żałoby. Co oczywiście nie oznacza, że każdy psychiatra, do którego przyjdzie pacjent w Stanach Zjednoczonych, zostanie sklasyfikowany jako jednostka cierpiąca na zaburzenie psychiczne, nawet jeśli będzie miał w historii taką bliską stratę. No ale jest to pewien dokument symboliczny, to znaczy to ma pewien sens taki głęboki, właśnie kulturowy i symboliczny. I można spodziewać się, że nawet jeśli powiedzmy pokolenia psychiatrów wychowane jeszcze w tym kontekście wcześniejszych klasyfikacji będą jednak o tym myślały, uznawały to, etc., no bo miały ten wyjątek, bo w ogóle ta koncepcja była tam yy, obecna, no to ci, którzy już będą się szkolili, wychowywali na tej nowej, już prędzej czy później jakoś w ogóle przestaną w tych kategoriach myśleć. Tak, i powiem Ci jeszcze jedno, że patrząc na to, jakie jest oblężenie teraz psychoterapeutów i psychiatrów i jak trudno jest dostać u nich termin, i patrząc na to, że wizyta u psychiatry czasem trwa 15 minut, jest przeprowadzana online, to naprawdę z doświadczenia osób mi bliskich wiem, że potrafi to wyglądać tak, że psychiatra zadaje ci po prostu szereg dziesięciu pytań, zupełnie nie robi z tobą wywiadu na temat twojej sytuacji prywatnej, więc jeżeli cię zapyta o to, jak twój apetyt, jak twój sen, jak twoje libido, czy masz anhedonię, czy nie, i ty po prostu odpowiesz tak, nie ujawniając przed tą osobą swoich okoliczności takich prywatnych, no to bardzo łatwo jest też żałoby tak zmedykalizować, o czym ty zresztą piszesz i po prostu przepisać ci antydepresanty z głowy. No tak, to, to, to jest też myślę znak czasu, to tak takie skracanie tego, tego odcinka potrzebnego, nie wiem, na rozmowę, no właśnie, przechodzenie na ten online, na, na rozmowę telefoniczną. To rzeczywiście myślę, że wielu, wielu lekarzy z takim dużym doświadczeniem, którzy często potrafią na podstawie tylko obserwacji pacjenta, to znaczy, znam takich psychiatrów bardzo doświadczonych, którzy mówią, że na przykład, którzy no, nie będę zdradzał nazwisk, ale mówili w kontekście pandemii, że oni nie przechodzili w ogóle na online pomimo tych lockdownów. Dlatego, że dla nich możliwość zobaczenia człowieka, popatrzenia jaką on ma mimikę, jak się porusza, jak nawet wchodzi do gabinetu, no już jest jakby, to są kryteria diagnostyczne dla nich. No więc rzeczywiście wydaje mi się, że to jest jakiś taki ruch w złą stronę, ale kolejny w całej siatce różnych takich ruchów, które z tą taką i komercjalizacją i medykalizacją się, się wiążą. No, a w przypadku żałoby to jest o tyle, myślę, yy, groźne, chyba należałoby powiedzieć nawet, że, że zwróć uwagę, że i pięknie o tym pisał, cytowany też przeze mnie Artur Kleinman, taki też profesor psychiatrii, znamienity amerykański w The Lancet, poświęconym w całości właśnie tym zmianom w DSM5. I. i Między innymi tej kwestii zlikwidowania tego wyjątku normalnej żałoby, no że, że te doświadczenia trudne, te emocje, które nie są właśnie emocjami przyjemnymi, które się wiążą z bólem, rozpaczą, tęsknotą, nie wiem, poczuciem, że, no, że się straciło kogoś takiego, kto był jakoś niezwykle ważny dla nas, no, one są. Najgłębiej ludzkie powiedziałbym, no one, one są ekspresją jakiejś głębokiej więzi, którą mieliśmy z tą osobą. I teraz traktowanie tego jak choroby, traktowanie tego jako czegoś, co trzeba wyleczyć tak. Wiesz, już abstrahując od tego, że zawiera w sobie te komponentę myślenia, że każdy dyskomfort jest czymś złym, i, i trzeba się go pozbyć jak najszybciej, co, co też bywa katastrofalne w skutkach na, na wielu różnych poziomach no też jest jakimś takim głęb- jest moim zdaniem jest jakąś taką głęboką negacją właśnie tych tych więzi, które z innymi mamy i ja bym się tego tak łatwo nie wyrzekał. <laughs> Oczywiście, wiesz, są, są sytuacje, w których to cierpienie jest tak potwornie dotkliwe, że po prostu trzeba wziąć leki. I tutaj nie chodzi o to, żeby to kwestionować, czy, czy jakąś taką przyjmować postawę antypsychiatryczną, że miesz się z tym cierpieniem heroicznie po prostu żadnych leków, wiesz, dalej. Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby, żeby też realistycznie i ze współczuciem do samego siebie do tego podchodzić, więc czasami po prostu nie ma wyjścia i trzeba zażyć te, te leki. Ale, ale wydaje mi się, że, że to nie powinna być taka postawa, o, jest mi smutno, no to muszę wziąć antydepresant. Wiesz, tak, jest, tak. Mi, jest mi, nie wiem, jestem, boję się, jestem, jestem, nie wiem, zaniepokojony, odczuwam jakiś rodzaj dyskomfortu, to, to wezmę sobie jakieś znowu leki, albo, albo się napiję, albo, albo coś wciągnę i tak dalej. To jest w zasadzie jakby to to podobna same, postawa. Tak. Tak, tak. No ja myślę, że problematyczne jest to, że przecież każda emocja jakąś informację jednak niesie, Właśnie. o czym się ona jest. Więc jeżeli my przeżywamy tylko te pozytywne, a te trudniejsze ym, zalepiamy niczym plasterkiem antydepresantami czy używkami, no to one do nas wrócą. To nie jest tak, że, że tych emocji nagle nie ma, tylko one po prostu się magazynują i potem wywalają, czy to w objawach psychosomatycznych, czy po prostu w, z, ze zwiększoną siłą. I myślę, że też to, o czym ty mówisz ym, o tej żałobie po kimś, to od razu mi przychodzi do głowy też takie trywializowanie, na przykład żałoby po zwierzakach. Bo popatrz ile ludzi się w sumie bardzo przywiązuje do swoich zwierząt Jasne. i przeżywa to tak jakby to było i dziecko, Jasne. a y, myślę sobie o miejscach pracy na przykład, gdzie no, nie wyobrażam sobie, żeby w korporacji ktoś powiedział, że potrzebuje miesiąc wolnego, bo mu, bo mu psiak umarł. I myślę, że to nie jest chyba znormalizowane jeszcze. No, absolutnie. Y, absolutnie. Bardzo absolutnie. jest to y, tak pobłażliwie traktowane. No, ja swoją pierwszą książkę dedykowałem swojemu psu, szczerze mówiąc. Tak, nie wiedziałam. Tak, o, tak, Dzidkowi, wspaniałemu psu, który był dla mnie w ogóle jednym z moich największych przyjaciół, których miałem w ogóle w życiu. I strasznie przeżyłem mocno jego śmierci. W ogóle, że przez bardzo długi czas nie mogłem się zdecydować na to, żeby z jakimś psem innym w bliską relację wejść. I to mi się w ogóle dopiero niedawno zdarzyło, po kilkunastu latach od, od śmierci, właśnie tego mojego dzitka kochanego. I, i, i myślę, że tak, że, że to często bywa wyśmiewane, bywa traktowane jako właśnie coś takiego, co. Coś z jakąś fanaberią, a, a te więzi potrafią być niezwykle mocne. I myślę, że każdy, kto kiedyś taką więź z psem nawiązał, no wie, że, że to jest po prostu pełnoprawna, głęboka relacja po prostu z drugą istotą, czującą, pełną miłości, ciepła taka no naprawdę, często zupełnie niesamowita i też. Powiedziałbym, że pod pewnymi względami. Nie jestem kimś, kto by teraz wiesz, twierdził, że w ogóle psy są lepsze od ludzi, tylko z psami trzeba mieć relacji i tak dalej. Absolutnie nie. Natomiast myślę, że jest pewna, pewna taka warstwa, wiesz, tej, w tej relacji z psem na przykład, czy z kotem, w ogóle z nieludzkimi zwierzętami. Która, która, która ma pewną przewagę podstawową. Bo z tego, że nie mówią. <grym> tak. I ze wszystkim się zgadzają. Tak, no nie, nie, to już Chociaż... nie powiedział się zgadzają za wszystkim. Wiesz, właśnie bardzo często się nie zgadzają. Natomiast że nie ma tego elementu właśnie, wiesz, narracyjnego w tym, znaczy w taki taki konwencjonalny sposób. To znaczy, że się to się nie plącze w słowa, jakby ta relacja, w interpretację w słowa, wiesz, że ona jest w pewnej bezpośredniej się rozgrywa emocjonalnej, właśnie niezapośredniczonej przez słowa. I to oczywiście, to jak powiedziałem, ma to swoje plusy. Oczywiście relacje zapośredniczane przez słowa i narrac narracje też mają ogromne swoje plusy. Jasne. Natomiast po prostu chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że, że to potrafią być naprawdę głębokie związki naprawdę głębokie. Tak, absolutnie się z Tobą zgadzam. I, i myślę sobie teraz o tym też, że, że wiesz, że czytając tę Twoją książkę, tak się cały czas zastanawiałam i chyba, chyba nawet wiem, co odpowiesz, ale, ale i tak spytam. Czy ty uważasz, że, że ta właśnie nieumiejętność przeżywania żałoby, czy nieprzyzwalanie sobie na przeżywanie jej jest problemem jednostkowym, czy jednak bardziej systemowym? Bo, bo czytając tę książkę miałam wrażenie, że tutaj na poziomie takim dużo wyższym niż tylko jednostka to się odbywa, czyli właśnie na tym poziomie nacisku na produktywność, nacisku na zaradność. I, I jakby zaradność uznawano za jakiś sukces życiowy, że rzeczywiście ciężko pracujesz. Cały ten kult, właśnie y, ostatnio, zresztą, dosyć mocno komentowany w mediach 16-godzinnej pracy. No <grym, grym>, tak, była dyskusja. Y, tak, i wiesz, i na ile, na ile to się też wiąże z tym, że my po prostu też nie czujemy się społecznie akceptowani, jeżeli przeżywamy stratę, bo, y, bo to jest wbrew temu, co jest uznawane za sukces. Czyli właśnie zaradność, produktywność? Tak, myślę, wiesz, że, że stuprocentowo masz rację. To znaczy, że to jest zdecydowanie systemowy problem kulturowy i powiedziałbym, że takie dwie warstwy w tym są, czy, czy takie dwa wymiary. Jeden wiąże się z tym, o czym mówiłaś, to znaczy z tym całym właśnie z tą, znaczy kultem, ale kultem nabudowanym też na tym, że owa produktywność jest silnikiem, na którym ta rzeczywistość w ogóle pracuje. To znaczy, tu wszystko opiera się na tym, że, że zysk musi rosnąć w nieskończoność, że on jest wartością najwyższą, że słupki są takim podstawowym punktem odniesienia. A nie wiem, nie dobrostan ludzi, nie cały szereg różnych innych wartości, które by można sobie wyobrazić, w każdym razie, że mogłyby w tym polu się znaleźć. No, może nawet nie tyle zastępując ten, tę produktywność czy zysk, ale. Na przykład ją trochę równoważąc, czy, 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 czy jakoś osłabiając delikatnie, a myślę, że akurat pandemia pokazała bardzo mocno, na czym ten świat stoi, tak naprawdę, i co tu jest jakby podstawową wartością, co jest najważniejsze. I wydaje mi się, że, że ta sytuacja, że się okazało, że nas nie stać na to, żeby ratować ludziom życie, i że ludzie, którzy właśnie nie spełniają tych, kryteriów, innymi słowy nie są już dla systemu przydatni, na przykład ludzie po, nie wiem, 70. roku życia, schorowani, starzy, mieszkający w, nie wiem, w domach tak zwanej opieki społecznej, oni są głównymi, głównymi ofiarami tego, co się wydarzyło i nie mieliśmy pieniędzy, ani środków, ani w ogóle woli, żeby często ich ochronić i wydaje mi się to bardzo takie symptomatyczne. Ale to oczywiście ten wymiar związany z kultem sprawności, produktywności, który się z kolei wiąże z tym, że masz dookoła mnóstwo różnych narzędzi podsuwanych ci, żeby się stawała jeszcze bardziej produktywna, jeszcze bardziej sprawna, co w ostateczności ma prowadzić do tego, żebyś generowała odpowiednie, Rzyzyzyzki, tak i tak, tak, żebyś chodziła do pracy przede wszystkim. I, I to jest jakby jeden aspekt. W tym wymiarze oczywiście żałoba. Nie będąca y, chorobą i zatem nie będąca czymś, co jak najszybciej należy zaleczyć i wrócić z powrotem do maszyny społecznej, bo w ostateczności tutaj o to chodzi. To znaczy, te skróty można rozumieć właśnie w taki sposób, że to są skróty mające na celu coraz y, krótszy czas przywracania Ciebie, przepraszam, z powrotem do, do y, funkcjonowania w maszynie społecznej. I to jest jeden aspekt, a, a drugi aspekt się wiąże właśnie z tym, o czym wcześniej trochę mówiliśmy, czyli z, myślę, pozycją, jaką śmierć zajmuje w dzisiejszym świecie. O, ona się też tam nie mieści, generalnie. Jest już od dawna z tej kultury dyskretnie usuwana, mniej lub bardziej. Nawet na poziomie języka. Ty mówisz w książce tak. o tym, że się mówi o odchodzeniu. Tak. O, ym, no, jakby mówisz, mówisz też o tym bardzo dosadnie, że w naszym języku nie ma miejsca nie ma. w ogóle na takie. Ym, mówienie też o śmierci jako o czymś, co nas dotyczy. Ja mam wrażenie, że my o niej mówimy jako coś, co tak na bezpieczny dystans jest od nas oddalone. Tak, albo co właśnie spotyka czasem osoby, które stosują złe diety, tak. na przykład dzieci. Ćwiczą wystarczająco dużo, no tak. etc. I, I w związku z tym ponoszą tę karę, ale m, jeśli my będziemy się trzymać tych reguł wszystkich i stosować się do kolejnych doskonałych pomysłów na utrzymywanie się w fantastycznej formie i będziemy korzystać z kolejnych suplementów e, i tak dalej, to wtedy nas to na pewno nie spotka. E, i, I w obu przypadkach taka osoba, która doświadcza żałoby, Czyli jest w rozpaczy po stracie kogoś bliskiego, czyli się konfrontuje z jakąś nieuchronnością śmierci, też z bólem po śmierci, też z czymś, co właśnie jest w pewnym fundamentalnym sensie nie do zaleczenia, bo to są sytuacje, których, których naprawdę w głębokim sensie zaleczyć nie, nie sposób. No, jest kimś, kto przypomina wszystkim dookoła, że te aspekty życia, które usiłowaliśmy usunąć poza pole widzenia, one tu są. One tu są i, no, i nie dadzą się wpisać, właśnie jeśli nie patologizujemy żałoby, w, ten cały, w tę całą strukturę, że to trzeba albo leczyć, albo trzeba się z tego po prostu otrząsnąć, Upolec, iść do przodu tak. Y, 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 i tak dalej, i pozbierać w każdym razie. No i dlatego myślę w dużym stopniu to... to yy... To wiesz, do mnie bardzo dużo ludzi napisało w ogóle po, po tej książce. Mam taki bardzo szeroki, powiem szczerze, pierwszy raz. Yy, miałem też po potyczkach z Freudem, po co robić przed końcem świata też, ale, ale chyba największy oddźwięk mam. Może dlatego, że dużo się sprzedaje tej książki też, ale. ale mm. to jest po prostu bardzo dobra, bardzo aktualna i bardzo taka, że łatwo się w niej przejrzeć. Bardzo Ci I dziękuję. Ja się z tym obsługi, dlatego też Cię zaprosiłam, więc to, to też jest moja forma informacji zwrotnej Dzięki. do Ciebie, że. Że, ale tak, przepraszam, kontynuuj. Bo nie, 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 no to, to bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję. I wiesz, dużo ludzi bardzo o różnych sprawach mówi i pisze, ale przewija się wątek tej żałoby. W ogóle powiedziałbym, że śmierć i żałoba to są takie podstawowe tematy, o których rozmawiam po, po publikacji tej książki. Fajnie, że o astrologii pogadamy, bo właśnie rzadko astrologii <gadamy> też ja się nie rozmał. Nie ja, ja też właśnie się nie mogę doczekać, ale. ale yy, wiesz, dużo ludzi właśnie mówi, że ich to są ludzie często po, po takim doświadczeniu straty kogoś bliskiego. I, i, I powtarza się ten wątek, że, że ta żałoba, która ich dotykała, rozpacz, którą odczuwali, właśnie na przykład potrzeba nie jakiegoś błyskawicznego poradzenia sobie z tym, tylko potrzeba przeżycia tego jakoś gruntownie, głęboko, że, że to było coś, co było niemile widziane zdecydowanie przez ich otoczenie. I to nawet przez osoby jakoś im bliskie. I tak dalej, że oczekiwano od tych ludzi, że oni się właśnie jak najszybciej tylko już wezmą w garść, pójdą do przodu, że już nie myśl nie zastanawia się nad tym zostaw tego umarłego, i chodź tutaj do przodu. Nie? No to jest w ogóle bardzo niekomfortowe zauważyłam tak. dla ludzi. Jeżeli ktoś przeżywa stratę, to ludzie na przykład przestają się odzywać do tej osoby, bo się boją, że ją urażą, więc wolą się nie odzywać w ogóle, co jeszcze bardziej pogłębia to poczucie takiego wizolowania w tym doświadczeniu. I to jest w ogóle efekt odwrotny do, do zamierzonego, mm. bo chcemy te osoby wspierać, ale tak. Ten nasz dyskomfort jest dla nas dużo ważniejszy niż ból tej osoby, więc się po prostu od niej odsuwamy. Przecież to jest absurdalne. Tak, to jest totalnie absurdalne, zgadzam się z Tobą. Yy, I to, yy, wiesz, to. to yy, ja tutaj opowiadam historię yy, brata Jeffreya Gorera. Jeffrey Gorek to był taki antropolog amerykański, który w ogóle tę tezę pierwszy sformułował, że śmierć jest tym we współczesnej kulturze, czym był seks w epoce wiktoriańskiej, czyli wielkim tabu, właśnie czymś, o czym się nie mówi, tego nie ma, udaje się, że w ogóle to nie istnieje. A, a, a ten pomysł na to, żeby ten, żeby ten swój słynny essay, The Pornography of Death, bo ta pornografia zresztą ma taki sens w tym tytule, że. Że on mówi, że żyjemy w kulturze właśnie nasyconej obrazami śmierci. To były lata 50., więc wiesz, nie było internetu, telewizja się tylko dopiero rozwijała, ale już wtedy jakoś on zauważał, że, że, że te obrazy śmierci nas epatują ze wszystkich stron. Co powiedziałby dzisiaj, zastanawiam się, jakby no zobaczył to, co się dzieje. Natomiast, natomiast tak jak w pornografii, jest to forma wyzuta z, z, z treści, to znaczy jest tylko. Pewien zewnętrzny pojaw tego, y y y y y y y te te są te ciała y wykonujące różne ruchy i są te martwe ciała i i tam nie ma jakby substancji, nie ma treści, nie ma tam tej komponenty emocjonalnej. No i on mówił, że dokładnie coś takiego w tej, w tej współczesnej epoce i stosunku do śmierci się, się uwidacznia. Natomiast on na to wpadł po tym, jak dostrzegł, co działo się z jego bratem, który w wieku tam czterdziestu kilku lat bodaj stracił żonę, która zmarła tam na, na nowotwór. No, i ten brat zauważył w pewnym momencie, że no, to był taki człowiek żyjący w klasie średniej w Stanach Zjednoczonych, dobrze sytuowany towarzysko, wiesz, taki pan z, z przedmieść dużego, dobrego miasta, no, tam jakiś lekarz, chyba funkcjonujący na dobrym poziomie, taka klasa średnia amerykańska, porządna. I z tamtych lat. No i nagle się okazało, że przestaną go zapraszać na przyjęcia. Ludzie jakoś tak go omijają, wiesz, nie dzwonią do niego, nie za bardzo jakoś w ogóle mają pomysł na to, w jaki sposób z nim rozmawiać. On ostatecznie popadł w depresję. W związku z tym, no taka nieprzeżyta żałoba często a, a potem, potem w takiej formie bardzo radykalnej się odzywa. Ale, ale Gorer, właśnie Jeffrey, jego, jego brat, no, no, zobaczył w tym jakiś rodzaj właśnie tego procesu kulturowego, o którym my teraz rozmawiamy, bo to się naprawdę bardzo mocno też zintensyfikowało od tamtego czasu. I, i, i to, to też ma takie bardzo po prostu drastyczne, brutalne konsekwencje, takie, że jak to, jak to Arias napisał, w którymś momencie, że, że jednostka w żałobie jest otaczana kwarantanną przez społeczność, w której, Bardzo w której żyje. No. Bardzo trafne i ty też mówisz w książce o tym, że tak jak kiedyś, chociaż wydaje mi się, że to nadal się dzieje w takich kulturach bardziej wspólnotowych, że żałoba była doświadczeniem takim kolektywnym, że tak. były przecież całe rytuały, żegnania, nawet samo lamentowanie wydaje mi się być taką też formą właśnie wręcz takiego cielesnego przeżywania, wyśpiewywania tego cierpienia i robiono to jednak we wspólnotach, Wspólnocie, w tak. grupie, która wspierała Cię w tym doświadczeniu, a nasza kultura zachodnia nas bardzo mocno w tym izoluje. I to, co Ty opisałeś teraz, mnie nie dziwi to, że on wpadł po prostu w depresję, bo jeżeli nie miał nawet żadnego wsparcia i poczucia akceptacji od swojej wspólnoty, to myślę sobie, że to musi być przygniatające. Doświadczenie. No na pewno, na pewno wiesz to. To jest taki też, że to jest w ogóle ciekawe w kontekście, w kontekście wiesz, pandemii, tego przebiegu pandemii w Polsce, <laughs> bo, bo u nas, w odróżnieniu od właściwie wszystkich krajów europejskich, czy, czy w każdym razie znakomitej większości, w ogóle nie było żadnych takich obchodów państwowych. Upamiętniających osoby, które zmarły, a zmarło prawie tam 90 tysięcy ludzi już w tej chwili. A w innych krajach były? Były, były. O, prawie praktycznie wszędzie były, Prawda. wiesz, tak, tak. Wiesz, takie, no nie chodzi o to, że, musia, że, że tam wszędzie była jakaś wielka żałoba narodowa, ale były oficjalne uroczystości z udziałem najwyższych polityków, no, nie wiem, i w Niemczech, i we Francji, i w Czech Czechach, no, na Słowacji. No, w bardzo wielu miejscach coś, coś takiego, coś takiego było, a tu nie. Ale to ma taki, tak mówię, o tym, żeby to połączyć też z tym, o czym, o czym mówiłaś przed chwilą, że, że to ma taki sens polegający na tym, że wspólnota daje każdej swojej członkini, każdemu swojemu członkowi taki komunikat, że to dotyka nas wszystkich po prostu. My w tym jesteśmy wszyscy razem, stajemy wobec tej tragedii, bierzemy też część z tego na siebie. Bierzemy za ciebie także odpowiedzialność, który zostajesz z nami i tak dalej. Wyrażamy też swoją rozpacz, swój ból. Dajemy też przestrzeń na to, żeby w ogóle te emocje zaistniały. I, i, i to jest po prostu bardzo potrzebne. No, też każdemu z nas to jest bardzo potrzebne. I, I kiedy właśnie nie ma takiej możliwości, kiedy jeszcze cały świat ci dookoła każe się jak najszybciej z tego otrzepać i iść do przodu... i i, i już, już się zebrać po prostu jak najszybciej iść do lekarza, wziąć leki, wrócić do, do pracy, no to to jest po prostu też niszczące tak. zwyczajnie. Tak, bardzo, bardzo. I myślę, że to się super łączy ze smutkiem, o któremu chyba poświęciłeś też cały rozdział. Um, bo miałam wczoraj właśnie taką rozmowę z moją przyjaciółką, która jest wielką fanką Twoją Tomek, więc. Pozdrawiam Olę. serdecznie. <laughs> więc wiem, że tego słuchasz. I rozmawiałyśmy o smutku i o tym, że on nie bez powodu ma taką funkcję izolującą trochę I, I bardzo mnie to jakoś poruszyło, jak o tym rozmawiałyśmy, bo właśnie Ola to poruszyła, mówiąc, że, że ta izolująca funkcja pozwala też nam te wszystkie nasze zasoby i energię skierować do wewnątrz, bo my, żeby móc go przeżyć, nie możemy być na zewnątrz, nie możemy cały czas działać, być, być z innymi ludźmi, my musimy to poczuć tak w sobie. I myślę, że ty super właśnie o tym też mówisz, o tym, że, że ten smutek w taki sam sposób jest po prostu ignorowany, trywializowany. Bo nie pozwala nam rzeczywiście działać, być na zewnątrz, być tak. produktywnym, a on nie jest właśnie taki mało prospołeczny, tylko bardzo izolujący. Bo on, żeby był przeżyty, on nie może być, nie da się go przeżyć, będąc w działaniu. Tak, tak, absolutnie. Znaczy on właśnie jest dokładnym przeciwieństwem działania, nawet często. Absolutnie tak, wiesz, z tym rozdziałem o smutku się, się ciekawa wiąże anegdota, myślę, bo to jest taka bardzo zmodyfikowana i rozbudowana wersja wykładu, który miałem w Brooklyn Public Library w Nowym Słuchałam Jorku. Dzisiaj rano. Tak? Skąd byłem tak? <laughs> I, i, I to było bardzo ciekawe doświadczenie w ogóle, dlatego że. Dostałem zaproszenie na to, na, 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 żeby wziąć udział w tej imprezie A Night of Philosophy and Ideas, to się nazywa. W ogóle niesamowita impreza i fajnie by było coś takiego zrobić w Polsce, myślę, bo, bo ta bruklińska biblioteka jest naprawdę ogromna i, i impreza jest rzeczywiście przez całą noc, tam się zaczyna około 21.30, chyba kończy się tam o 5 rano. I, I równolegle się kilkadziesiąt wykładów odbywa, wiesz, w kilkudziesięciu salach tej biblioteki. Tłumy ludzi tam się po prostu jakieś dzikie przewijały. To było akurat 1 lutego 2020 roku, więc o, tuż, wiesz, przed pandemią tak, tak. już tam się pewne doniesienia pojawiły już koronawirus był gdzieś tam w Stanach już się tak czuć było taką pewną mobilizację. Pamiętam, że na lotnisku już byli ludzie w maseczkach wiesz, ale, ale jeszcze to był inny świat, mimo wszystko niż to, co potem się zda zdarzyło. I dostałem zaproszenie i musiałem wysłać do akceptu taki brief z tematem, wiesz i, i jakby opisem tego, co ja tam chcę powiedzieć. No i wysłałem właśnie, bo tak się długo zastanawiałem, co by tutaj zrobić. Pomyślałem, że właśnie ten smutek to będzie. Dla Amerykanów wykład, Oj, to musi być o smutku. I, I organizatorzy mi napisali, że tak, no, okej, okay, że w porządku, że tak to jest ciekawe, ale czy ja jestem na pewno pewien, że chciałbym o tym smutku tam mówić, bo to jednak jest kultura która w ogóle jakby nie lubi, myślenia. tak, dokładnie są nastawieni na optymizm, pozytywne myślenie, właśnie na produktywność no i tak dalej. No ja powiedziałem tak, absolutnie jestem stuprocentowo przekonany, że o tym chcę mówić, bo, bo właśnie wydaje mi się, że dlatego warto. To zarazem jest też kraj, w którym wskaźniki depresji uzależnienia od leków i, i w ogóle jakby różnych właśnie bardzo drastycznych spraw no, są wysokie niezwykle I, i bardzo dużo po pierwsze ludzi tam przyszło z uwagi na temat, bo przecież nikt, nikt, nikt mnie nie znał tak naprawdę. A skąd wiesz, dużo jest Polaków w Stanach? <laughs> no okej, okay, ale tam było głównie dużo Amerykanów mam wrażenie i Amerykanek. Chociaż też mój znajomy się tam znalazł, fizyk z Wydziału Fizyki, Grzegorz Łach. Pozdrawiam, który akurat był na stypendium w Princeton i postanowił przyjechać. Wyłonił mi się nagle gdzieś tam, wiesz, w tej nocy bruklińskiej. Znajomy człowiek, to było trochę dziwne, ale to tak na marginesie. W każdym razie mm, zrobił bardzo ładne zdjęcie, takie panoramiczne, tego, jak to, jak to wyglądało. I yy, yy, na, natomiast. Yy, Oddźwięk był ogromny, to znaczy potem wiesz, to wszystko oczywiście dzieje się bardzo szybko, tam masz 20 minut na taki speech, y jest osoba, która tam naprzeciwko ciebie siedzi, zaczyna ci odliczać po prostu w pewnym momencie i w ogóle nie ma takiej opcji, żeby przewalić, trzeba skończyć o określony czas i, i o określonym czasie i, i natychmiast wyjść, <grytanie> natomiast bardzo dużo ludzi do mnie podchodziło w bardzo różnym wieku, y Amerykanów i Amerykanek Którzy, którzy mi bardzo dziękowali w ogóle za poruszenie tego tematu. Mówili, że, że absolutnie się zgadzają, że, że żyją w tym rynsztunku uśmiechu, optymizmu i I'm fine. Oh, I, I, I I'm fine i lecimy tak, dalej. Dokładnie. I, 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 I że dla nich to było jakoś niezwykle wyzwalające w ogóle posłuchanie o tym, więc... Myślę, że to oczywiście nie jest przypadek i że, i że jest wiele takich doświadczeń i spraw, rzecz upraszczając, do, 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 do krótkiej konstatacji które nas mają prawo smucić i dla których smutek jest właśnie jak najbardziej adekwatnym uczuciem czy doświadczeniem. I znowu, z różnych powodów dzisiaj ten smutek jest nacenzurowanym. To znaczy z różnych powodów on, on się nie podoba, w dużym stopniu z powodów podobnych do żałoby. Ale, ale rzeczywiście mam wrażenie, i, i trochę to porównuję z pojęciem acedii w książce charakterystycznym dla, dla wczesnego chrześcijaństwa. To taka mieszanina smutku, poczucia obojętności, jakiegoś takiego, takiej tęsknoty, nostalgii, niechęci coś, co właściwie spełnia kryteria y, dzisiaj zaburzenia depresyjnego. Y, I to było coś, czego mnisi na pustyni w V wieku w Egipcie, ojcowie pustyni tak zwani, musieli się ze wszystkich, ze wszystkich sił po prostu wystrzegać, wiesz, tępić tą modlitwą, po prostu pracami fizycznymi i tak dalej. To było największe zło wywoływane przez demona skąd taka była wykładnia ówczesna, demona południa, bo to zazwyczaj koło południa ich dopadało, wiesz. No ale oni wstawali od czwartej na Ranem, jedli tylko jeden posiłek o godzinie 17, No to tak koło południa właśnie u moment momentów dnia, tak? Totalny. Więc stąd ta nazwa. Ale tam w tej acedii wydaje mi się, że najważniejszym potępieniem acedii było to, że. Że ten, to doświadczenie zadawało kłam tej całej teologicznej prawdzie o tym, że świat został stworzony przez dobrego Boga, człowiek w ten świat wstawiony, żeby tutaj Boga chwalić, dzieła różne chwalebne czynić. I, i tutaj nagle jakiś taki się przesączał, wiesz, komunikat, że może życie jest bez sensu, może wszystko jest bez sensu, może w ogóle to, gdzie jestem i, i co robię, jest, jest fatalne, niedobre. I, i, i to jakoś negowało to bóstwo wspaniałe, wiesz, które przecież nas powołało do tego, żebyśmy je sławili. I myślę, że smutek coś takiego też robi z tym współczesnym kapitalizmem, w którym żyjemy, wiesz? Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że mówisz o tych bóstwach, a to, co mi przychodzi do głowy, to to, że teraz na smutek się mówi, um, że niewystarczająco dobrze się też starasz, że, że szczęście jest w twoich rękach, właśnie. że wszystko zależy od ciebie. Good vibes only i jeżeli ty nie jesteś nieszczęśliwy, no to to jest twoja odpowiedzialność, żeby się uszczęśliwić. Więc może nie bóstwo, tylko właśnie jest fokus na tej sprawczości i na tym, że, że to jest wszystko w twoich rękach, to wszystko tylko od ciebie zależy. Powiem ci, że to jest po prostu jakaś najmroczniejsza i najstraszniejsza po prostu ideologia spośród wszystkich, które tu mamy chyba. Ta właśnie opowieść o tym, że wszystko jest w twoich rękach, od ciebie zależy i, i zwłaszcza, że zależy od twojego nastawienia i pozytywnego myślenia. To po prostu... <suszy> Naprawdę, jak to słyszę, to aż wiesz. <śmiech> <śmiech> no, to znaczy, to, to, to jest um, oczywiście to ma swój sens ta narracja, taka hardkorowa narracja indywidualistyczna. Ona ma sens taki, że ona konserwuje status quo, takie systemowe, to znaczy w interesie oczywiście. Beneficjentów niesprawiedli niesprawiedliwego systemu ekonomicznego i społecznego, brutalnego, opartego na zysku i konkurencji, jest to, żebyśmy wszyscy myśleli, że to wszystko jest tutaj generalnie nasza sprawa. To tak. znaczy, że w ogóle to, że, że wiesz. Funkcjonuje w bardzo brutalnym środowisku, gdzie ludzie wobec siebie są nieustannie podejrzliwi, wygryzają się wzajemnie, walczą o, o, o jakieś okazje i, i trzeba się po prostu przebijać. I masz poczucie, że na nikogo za bardzo nie możesz liczyć, to w ogóle nie ma nic wspólnego z moją depresją, z moim złym samopoczuciem, smutkiem yy, i, i tak dalej. To, że nie odziedziczyłem, nie wiem, wielkiego majątku, to przecież nie ma nic wspólnego z tym, że nie stać mnie na jacht, wiesz, yy, tylko to jest kwestia tego, że, że po prostu, no cóż, no, za mało się staram, <grym> widocznie. Yy, I to ma taki wiesz, to ma pewną pragmatyczną funkcję w tym świecie po prostu. Taka narracja jest generowana po to, żebyśmy wszyscy. Właśnie uważali, że wszystko jest naszą odpowiedzialnością, i się nie przypatrywali zanadto temu, co nas otacza i temu, i temu systemowi, w którym, w którym żyjemy. Natomiast poza wszystkim to jest okrutne też dlatego, że, że właśnie całą odpowiedzialność za wszystko ceduje na Ciebie. I w takim prostym sensie znieczula nas także na cierpienie i, i trudne sytuacje, które spotykają innych. No bo skoro oni są tak naprawdę sami sobie winni, skoro po prostu nie myśleli wystarczająco pozytywnie, no to cóż, no, no to zmieńcie nastawienie, to, to będzie lepiej. A w takim głębokim sensie, wiesz, już w takich formach głęboko patologicznych, jak na przykład y, książka Sekret y, albo tego tego typu rzeczy, to już jest naprawdę taka... Ponura, głęboka patologia, no to, no to mówi się nawet, że Twój stan zdrowia na przykład wynika z Twojego nastawienia. Już nie tylko stan konta, ale stan zdrowia. Więc, jak chorujesz na nowotwór na przykład, o którym współczesna medycyna mówi, że jest na przykład związany z uwarunkowaniami genetycznymi, no to tam się mówi, że wynika on z negatywnych emocji, które skumulowałaś w sobie i nie wiedziałaś, jak dobrze je wiesz, wyrazić. I w związku z czym. To tak naprawdę jest twoja wina. No. Wiesz, i to, to okej, okay, no to w takim razie, winą, jak rozumiem, 6 milionów Żydów, którzy zginęli w Holokauście, jest to, że niewystarczająco pozytywnie myśleli o tym, co miałoby ich spotkać, i gdyby mieli inne nastawienie, no to nie byłoby Hitlera. Wiesz, oczywiście robię tutaj redukcję tak, do absurdu, widzę, tak, tak. Ale, ale to tak naprawdę jest tego typu myślenie. Tylko, że ono jest niewidoczne, bo ono w takich formach. Dość niewinnych z pozoru do nas przychodzi, że tu właśnie chodzi o, o nastawienie, na tutaj myśl pozytywnie, coś. A w gruncie, że jak wiesz, domyślisz to do końca, to się pojawiają te takie naprawdę bardzo, bardzo niefajne aspekty. Znaczy, ja myślę, że może być tam jakaś prawda na poziomie takim, że. Ym... No jeżeli, masz, jeżeli masz jakąś nadzieję na to, że może być lepiej, no to zakładam, jakieś markery nie wiem, stanów zapalnych czy poziom serotoniny, no jakby rozumiesz, że na takim poziomie hormonalnym na pewno to w jakiś sposób wpływa. Natomiast to by zakładało, że osoba z nowotworem, która będzie mieć pozytywne nastawienie z automatów zdrowia, a osoba z negatywnym nie, co jak chyba wszyscy wiemy, no nie, nikt jeszcze nie zbadał takiej prostej Słuchaj, zależności. Są, są. Chyba, są badania, są badania, ale wiesz co, one powie. Pokazują. Bardzo tak. to jest ciekawe, zresztą piszą o tym autorzy takiej świetnej książki. 50 Wielkich Mitów Psychologii Popularnej jest taka, jest tak. taka książka. W studiach mi okażę, właśnie czytać, tak? bo ja studiuję psychologię. Tak. Rozumiem, tak. No, no to naprawdę polecam. To to jest super rzecz, tak. Naprawdę świetna książka. Niestety jeden z głównych autorów tej książki, Scott Lilienfeld, zmarł niedawno, a to był naprawdę też fantastyczny, fantastyczny człowiek, tropiciel różnych takich dziwnych, dziwnych poglądów. Otóż oni tam właśnie ten mit biorą, między innymi, do analizy ten o tym, że pozytywne nastawienie wpływa na sukces w leczeniu. I słuchaj, analizują takie badania. To nie jest tak, że tych badań było jakoś strasznie dużo, ale jakieś tam były i jedno było nawet dosyć liczne, i wynikało tam w Kanadzie chyba przeprowadzone, i z niego wynikało, słuchaj, że osoby. O umiarkowanie pesymistycznym nastawieniu mają nieznacznie większy sukces w leczeniu a interpretowano to w taki sposób, że ci, którzy tak są super pozytywnie nastawieni, to w małym stopniu się przykładają do często, wiesz, zaleceń lekarza, no bo uważają, że skoro mają takie fantastyczne nastawienie, no to zaraz po prostu wyzdrowieją. Ci, którzy mają takie radykalnie pesymistyczne też, bo już i tak im wszystko jedno uznają, że dobra, trudno, już tam i tak nic z tego nie będzie. A ci umiarkowani pesymiści... No to uważają tak, że na pewno będzie źle, ale generalnie dobra, no zrobimy to, co trzeba zrobić, no bo a co tam? No i oni najczęściej najlepiej na tym wychodzą, więc. Atrybuowane to jest generalnie do wiesz, yy, rzetelności w wykonywaniu zaleceń lekarza. I akurat ten umiarkowany no to pesymizm. Ma sens, tak. tak, jako postawa wiesz też takiego powiedziałbym realizmu, nie? Mm -hmm. Naj, najintensywniejszego, że to najlepiej działa. Tak, ja myślę, że to ma. Jakby tutaj widzę jakąś zależność, jestem w stanie domu zaufać. <laughs> no, tak. <laughs> Natomiast to się też bardzo ładnie łączy z moim ulubionym tematem, na który dzisiaj tak wszyscy czekamy, czyli z astrologią, yy, czyli z takim lokalizmem. Yy, odpowiedzialności za swoje życie w czymś, co jest nieziemskie, co jest karmiczne, kosmiczne i, i ogólnie wysokowibracyjne. Więc ja już miałam tutaj odcinek właśnie taki trochę pokazujący pułapki duchowości, ale myślę, że Twoja perspektywa też jest inna, więc jestem bardzo ciekawa. I ten rozdział w książce jeden z moich ulubionych, naprawdę, Tomek, bo bardzo się cieszę. Um, też um, go lubię. <laughs> naprawdę on pięknie o tym mówi, że um, nie bez powodu my teraz mamy bum na astrologię, bo my mamy taką potrzebę. Tego, żeby wiedzieć, dlaczego nam się rzeczy przytrafiają, żeby rozumieć, w jaką stronę nasze życie zmierza, żeby sobie tłumaczyć jakieś zjawiska, że dla nas to jest tak niekomfortowe, żeby nie rozumieć rzeczy, żeby nie wiedzieć, że zamiast spróbować je zrozumieć, my wolimy dostać na tacy po prostu przepis na to, dlaczego nam się takie rzeczy przydarzają. I taka personalna anegdotka. Ja sama też wpadłam w to w pewnym momencie i muszę powiedzieć, że nie zdarzyło mi się to wtedy, kiedy dobrze mi się powodziło, byłam szczęśliwa, byłam. Ciekawa, tylko wtedy, kiedy coś się działo hmm. trudnego, przeżywałam jakąś stratę i na tyle nie rozumiałam tego, co się dzieje, że już byłam w takim poczuciu jakiejś desperacji, że już chciałam. Skorzystać z czegokolwiek, co mm -hmm. da mi jakiekolwiek odpowiedzi, i to się świetnie sprawdzało. A jeśli można dopytać, to korzystałaś z usług profesjonalnego astrologa? Czy... Tak, Tomek, mm -hmm. zamówiłam sobie kosmogram. Wspaniale. I naprawdę u pani, u pani Kazi, mm -hmm. która pani Kazia, mieszka daleko za Warszawą, wiesz, nie ma internetu, nie ma banku, mm -hmm. więc trzeba wysyłać gotówkę na poczcie. Eksta. Dostajesz ręcznie napisany kosmogram. No sztos, po prostu ja naprawdę już sam ten format mnie no, kupił. To pewnie. Tu, <noise> Wszystkie już moje wziąć pamięci. na miarę do pani Kazim, bo jak skończymy. Jest tylko numer stacjonarny, więc o, dam ci i trzeba zamówić tylko rano. Dobrze. Więc słuchaj, zamówiłam i naprawdę to jest. Też język, jakim astrologia się posługuje, jest taki, że. A urodzeniowe czy tranzyty też miałaś badane? I to, i to. Mhm. Ona też mi taką numer numerologiczną dała analizę, um, że jestem jedynką, więc jestem liderką, no i tak dalej, i tak dalej. No i ja myślę, że to jest też tak napisane, że. Um... Z tym się trudno nie zgodzić w zasadzie, bo to jest tak zrobione, że jeżeli ty już masz taką intencję, że chcesz, żeby to działało, to ty tam się ze wszystkim możesz zgodzić i powiedzieć: Jezu, to jest o mnie. Bo tam nie ma takich bardzo jaskrawych, to. niepasujących do pewnych osób stwierdzeń, tylko one wszystkie są takie, takie uniwersalne w sumie. <grym> a, propos, <grym> a propos tego. To jest taki słynny eksperyment, y, powtarzany przez wiele zresztą osób. On jest do obejrzenia bodaj w wykonaniu Jamesa Randiego y, na YouTubie. Y, chyba Hans Eysenck w ogóle po raz pierwszy ten, ten eksperyment y, zrobił, <ścoughs> tak go obmyślił. Mianowicie y, on polega na tym, że y, y, jest kilkanaście osób na sali. Randy to był taki prestidigitator dawny, później demaskator różnych takich hostaplerów i jakichś takich guru domorosłych, etc. Bardzo ciekawa postać, zmarł niedawno już w takim bardzo sędziwym wieku. Ale jest tam chyba z lat 80., takie nagranie, kiedy on rozdaje, znaczy jest te kilkanaście osób. Każda z tych osób wcześniej została poproszona o podanie daty i godziny urodzenia i poinformowano ją, że specjalnie dla nich, na podstawie ich tych in, zindywidualizowanych danych, wybitny astrolog y, zrobi horoskop. No i y, dostaje każdy z nich taką kopertę ze swoim imieniem i nazwiskiem. Otwierają tę kopertę, mają przeczytać i następnie w skali od 1 do 10 ocenić trafność. No i oni to czytają, są tacy w ogóle wszyscy poruszeni. Oceniają zazwyczaj 9-10, wiesz, ktoś tam 8, ale to jest tak, generalnie 9-10. No i później Randy mówi, dobrze, to odwróć, odwróćcie się generalnie i wymieńcie się tymi y, y, horoskopami z osobą, która siedzi za wami. No i wszyscy się wymieniają i oczywiście okazuje się, że każdy dostał to samo. To znaczy, że, <laughs> że każdy dostał ten sam tekst. To się nazywa efekt Barnama skądinąd. To są takie narracje, często wykorzystywane też przez y, y, takie osoby, które twierdzą, że kontaktują się ze zmarłymi. Polega na... Zimny odczyt inaczej mówiąc, cold reading, to polega na tym, że mówisz rzeczy, które wydają się być takie niezwykle właśnie trafne i oryginalne i wypływające z jakiejś twojej niezwykłej wiedzy, a w gruncie rzeczy one, one są albo banałami opakowanymi odpowiednio, albo takimi rzeczami, które pasują do każdego... To, to bardzo wyraźnie widać na tych seansach spirytystycznych, jak tam pytają, że wiesz John, James, George George, tak, George, wiesz George, czuję coś w okolicach serca, coś się wydarzyło nie, może żołądka, tak żołądka, tak, rzeczywiście, dziadek umarł na żołądek, wiesz, jakby takie tak to wygląda, łapiesz się takich kon konkretnych, wiesz, rzeczy. No bo też chcesz to usłyszeć, tak, to jest tak, że ty, tak. ty wyłapujesz to, co ty już intuicyjnie tak. już, już wiesz o tym. Absolutnie. Więc to ty tylko potwierdza twoje już tak, tak, tak. No i są ludzie, którzy bardzo umiejętnie tym, tym się posługują. No i y, 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 natomiast oczywiście, y, y, astrologia to jest sprawa poważna. Mówię o tej takiej astrologii, y, astrologii, nie o tym takim, wiesz, przemyśle popowym, związanym z horoskopami, takimi gazetowymi, aplikacjami i tak dalej. Tylko już z całą tą pokaźną, wielką tradycją sięgającą zamieszłych czasów. Taką, powiedziałbym, pierwszą właściwie próbą systematyzowania wiedzy o świecie, która łączyła makrokosmos z mikrokosmosem, to znaczy te procesy przyrody, świata, z też wydarzeniami w świecie ludzkim. Właściwie trudno sobie historię zachodniej kultury bez historii astrologii wyobrazić, bo ona idzie tam no jako integralna, w ogóle taka głęboko wmontowana w to wszystko, część tej, tej historii. I ja mam takie wrażenie, że w dużym stopniu obok tego, co powiedziałaś o tej potrzebie rozumienia, potrzebie znaczy też niezgodzie i nieumiejętności wytrzymania czegoś, co jest nie. nad czym się nie ma kontroli, innymi słowy, że tutaj, że tutaj jest jeszcze ten aspekt związany z tym, o czym wcześniej mówiliśmy, to znaczy z tym. Potężnym poczuciem przeciążenia, mam wrażenie, tą indywidualistyczną narracją, tą hiperodpowiedzialnością, którą niesiesz dzisiaj na barkach za wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, za każdą porażkę i, i każdy sukces, i, i wszystko w ogóle, co tutaj masz, i za pracę, i za związki, i za, i za po prostu wszystko, za samopoczucie, za, za wszystko dosłownie za stan konta i, i, i stan umysłu. To jest wszystko w Twoich rękach, to jest wszystko twoja odpowiedzialność. I, yy, i astrologia cię z tego trochę. Yy, zdejmuje, zdejmuje ci, trochę ci, tego ci to, ciężaru, tak, tak? tak, tak, tak. Astrologia ci mówi, jesteś częścią kosmicznej całości. Jesteś integralnym elementem kosmosu. Tu jeszcze daje ci coś, co wiesz, powiedziałbym działa kojąco na ten obraz świata, który się ze współczesnej nauki wyłania, że mamy do czynienia z jakimś, wiesz, ten świat jest jednak bardzo dziwny, mówmy się, no to jest naprawdę jakieś <śm> mega dziwaczne w ogóle wszystko, że my tu też jesteśmy i rozmawiamy no tak, w ogóle tak, tak. ze sobą, jest to naprawdę osobliwa sprawa niezwykle. A jeszcze jak dodamy do tego to, co tam jest nie wiem, w tej atmosferze później dalej jeszcze te dziwne, wiesz, ta planeta, która wisi w tej przestrzeni, nie wiadomo dlaczego krąży wokół jakiegoś rozjażonego obiektu. Też nie wiadomo, wiesz, dlaczego i po co. Yy, jakaś nieskończona przestrzeń dookoła, jakieś potężne w ogóle odległości, niewyobrażalne zupełnie rzeczy. Co to w ogóle wszystko jest? No generalnie jest to dziwne bardzo. I, i ten obraz świata, który, który płynie z nauki dzisiaj, on, on jest w głębokiej sprzeczności jakby ze wszystkim, co we wszystkich kulturach zawsze jakoś było obecne i w tej także bo był obecny jakiś taki zintegrowany obraz tej całości, w którym to wszystko jakoś miało swoje, wszystko miało swoje miejsce. My mieliśmy w tym swoje miejsce. Miało to jakiś jeden sens, było jakoś spójne, etc. A tutaj to jest taka wizja, że to są jakieś wszystko procesy, wiesz, materialne, bez sensu, bez celu albo prawa fizyki, które nie wiadomo jak działają, albo ewolucja, która jest ślepa i po prostu generalnie wszystkie organizmy dążą do tego, żeby się rozmnażać i zjadać nawzajem. To jest jakby główny cel wiesz, i ekspandować. Nie? I, i, I wizja, moim zdaniem, astrologiczna kosmosu właśnie jako takiej przenikającej się całości, funkcjonującej wedle pewnych reguł, które można rozumieć, można je czytać, można je, można je, można je w tym sensie z wyprzedzeniem także obserwować. I, I wizja kosmosu, w którym to, co właśnie, to, co materialne, to, co takie niby niezrozumiałe, bezsensowne, jednak nasycone jest pewnym znaczeniem, no to to jest coś, co jednak działa moim zdaniem bardzo kojąco, właśnie, tak jak powiedziałem, na, na ten obraz wyłaniający się ze współczesnej nauki. I taki komunikat, który dostajesz, że. Że nie, no spokojnie, jakby to, to naprawdę nie jest wszystko Twoja wina. Tak, tak. <grafię> nie jest to Twoja wina, nie jest to Twoja odpowiedzialność. Są pewne procesy, które tutaj za tym stoją, które, które, których, których natura jest tajemnicza, ale one są czymś więcej niż tylko. Przemieszczaniem się brył materii w, w przestrzeni. Ja też myślę, tu się tylko wtrącę, hmm. że na przykład kosmogramy ci dają taką nadzieję na przyszłość. One ci często mówią po, po pierwsze o tym, jak będzie twoje życie miłosne wyglądało, po drugie o twojej sytuacji finansowej. Bardzo często, ja pamiętam, że w moim kosmogramie było tak, że ten rok astrologiczny się zaczyna w październiku i że numerologicznie to będzie siódemka u mnie, ten miał być. Tego października, bo to było wakacje. Um, I dopiero wtedy spłynie na mnie ta obfitość finansowa. No więc jakby masz wtedy to nadzieję, że dobra, teraz jest beznadziejnie, nie starczy mi na czynsz, tak. ale co z tego, bo w październiku obfitość, więc czekasz do tego października, tak. więc masz jakąś też nadzieję na, na tę przyszłość. Natomiast y, zastanawia mnie jedna rzecz, bo też y, nie wiem, czy się zgodzisz, ale chyba nie możemy wrzucić do jednego worka astrologii takiej, y, która mówi na przykład o fazach Księżyca, o tym, jak one wpływają na prądy morskie czy na zachowanie zwierząt, a na przykład numerologii czy czytania z kart Tarota. Jasne. Nie uważasz, że to właśnie bo, bo mówimy o astrologii, i trochę się jednak tak, no z tego, jak niektóre te mechanizmy działają, ale może tam też jest jakiś fragment, który jest prawdziwy i może należy się mu przyjrzeć, bo, bo ma jakieś zakorzenienie Słuchaj, w nauce. E, oczywiście, na pewno, na pewno. Co do numerologii, to, to no, tu się nie wypowiadam, bo nie jestem na tyle obeznany z tym tematem. Natomiast, natomiast oczywiście, to ma jakieś pokłosie jeszcze pitagorejczyków, sięgających. I jakoś korzysta też z tej osobliwej okoliczności, że świat jest matematyczny. To znaczy, że, że rzeczywiście matematyka jest językiem, którym daje się opisać rzeczywistość, co też jest bardzo dziwne i, i tajemnicze samo w sobie. I, i, I ta obserwacja pewnych zależności liczbowych w świecie no, też ma po prostu tradycję niebywale, niebywale odległą i głęboką. Natomiast Tarot to jeszcze jest inna sprawa, też bardzo ciekawa talia kart. Niewątpliwie i cała symbolika tarota jest niezwykle, niezwykle ciekawa i dość tajemnicza. To znaczy, geneza tarota niknie w mroku dziejów, jeśli można tak powiedzieć, bo te karty się pojawiają jako gotowe gdzieś tam w XIV wieku mniej więcej, we Włoszech. Gra się w tarokko wtedy, i, i tak na dobrą sprawę nie wiadomo właściwie skąd one się wzięły. Są różne wersje, że od cyganów, że o ze starożytnego Egiptu się to wywodzi. Chyba taką najbardziej naukowo udokumentowaną tezą jest taka, że jest to pewne obrazowe ujęcie filozofii hermetycznej. Hermetyzm to była taka religia, która konkurowała z chrześcijaństwem. W tamtym czasie. Alchemia, między innymi, jest, jest istotnym elementem hermetyzmu. I, I rzeczywiście symbolika wielkich arkanów, tam od głupca po świat, ona ma. W, jakby w, takim, w takiej kondensacji wyraża tą, tą całą drogę człowieka przez rzeczywistość opisywaną w hermetyzmie i tam jest najeżone to tą symboliką. Tak, ja ostatnio miałam hmm. właśnie styczność z czytaniem Tarota i te karty właśnie były takie bardzo y, baśniowe, że tam tak. był właśnie rycerz na koniu, że były jakieś miecze, sztylety właśnie wbijane, że była na przykład bogini właśnie taka symboliz symbolizująca taką właśnie, y, takie połączenie się z wewnętrzną mocą kobiety, i to wszystko było takie właśnie wręcz średniowieczne na tych obrazkach, takie bardzo intrygujące. Tak, tych talii są w ogóle tysiące, wiesz, tarotów, i są jakieś najróżniejsze, najdziwniejsze. Tarot Jedi, na przykład, wiesz, jest, albo jakieś tam. No naprawdę różne bardzo dziwne te taroty powstały, ale, ale jak tak, weźmiemy bazową tę symbolikę. Pierwszy tarot taki. Taki znany i taki, taki podstawowy. No, oprócz tarota sforców, to jest, to jest tarot marsylski. No i, no i on zawiera tę symbolikę w takiej formie, formie rdzennej, można powiedzieć. Ale słuchaj, tutaj, tutaj wszędzie w tych mantycznych sztukach, w tarocie, w księdze Iching i. Ching i i w astrologii jest pewne podstawowe założenie charakterystyczne dla tych światopoglądów, które, których ekspresją są te systemy: że istnieją pewne takie struktury symboliczne w skali mikro, które odzwierciedlają skalę makro. To znaczy, że operując na pewnym układzie symboli, i poddając go pewnym czynnościom w przypadku tarota losowym, a w przypadku astrologii, no, one są matematycznie, jakby obliczane, więc w każdym razie, jakby poddając je pewnym, pewnemu procesowi interpretacji, ty, ty uzyskujesz dostęp do jakiegoś obrazu tego, co dzieje się na świecie, dzieje się w skali makro. I, i w tym sensie w astrologii, przynajmniej astrologii od czasów Karla Gustawa Junga, można powiedzieć, nie mówi się o tym w ogóle, i wcześniej też astrologowie tak nie myśleli do końca. Nie, nie wszyscy w każdym razie, że planety mają fizyczny wpływ na to, co się dzieje na, na świecie, tylko powiada się, planety w sposób symboliczny. Odzwierciedlają to, co się dzieje z człowiekiem na świecie, i tak dalej. One są takim zwierciadłem, które odbija to, co jest na, na świecie, a nie są w sensie ścisłym przyczynami. I jak dostajesz ten swój horoskop urodzeniowy, jest data urodzenia i godzina i miejsce to jest obraz nieba widziany z tego miejsca o tej godzinie, kiedy się rodzisz. I to nie jest tak, że te planety teraz na ciebie jakimiś promieniami obsiane, <laughs> <laughs> tylko że to jest jakby zdjęcie rentgenowskie ciebie, że, że tam się zakłada, że czas ma pewne cechy, czas ma pewne jakości i że, te, jak, i że każda chwila tego czasu odzwierciedla jakości, jakby, które w danym momencie są w grze. A kosmos jest dynamicznym układem sił przenikających wszystko i reprezentacją tych sił są planety. Słońce reprezentuje świadomość, tak, taki Wenus, rodzaj. Wenus, miłość. Wenus, tak. Miłosne, piękno, miłość. Ktoś jest od pieniędzy, która jest od rodziny, bo tam też są domy przecież. że ten... 12 domów tak, też jest taka. Aspekt... To jest troszeczkę co tak. innego. Tak, to jest już okay, taki podział, okay. podział horoskopu na te 12 segmentów. Tak. Zresztą bardzo różne w zależności od systemu. No i, i tak, to jest niezwykle w ogóle złożony i subtelny system. I właśnie popatrz, że on jest tak złożony, że jeżeli ktoś. Nie... Trudno jest zrozumieć astrologię tak tak. tak buta, prawda? Tak. Że musisz jednak jakąś wiedzę posiąść, więc w momencie, w którym idziesz do astrologa, astrologki i, i dostajesz ten kosmogram, no to trudno jest ci wejść w jakąś polemikę z nim, no bo ty też nie Jasne. rozumiesz do końca tych tranzytów. No oczywiście, no, nie znasz nie tego języka swobody. absolutnie, tak. tak. No to, nie, nie, no to, to żeby, żeby się z tym naprawdę jakoś swobodnie, mm, żeby się w tym po, swobodnie poruszać, to trzeba naprawdę lata to, to studiować. I teraz... Y Powiedzmy sobie to wprost. <laughs> to nie ma prawa działać. Wszystko, co wiemy o świecie, mówi nam, że to nie może działać. Natomiast, jak to w przypadku bardzo wielu różnych systemów, która, która, z którymi styka się ludzki umysł, to jest coś niebywale plastycznego, to znaczy coś takiego, co fantastycznie ci się potrafi jakoś wkomponować w twój sposób myślenia o świecie, i można za pośrednictwem tego systemu symboli, bardzo jakby subtelnego, głębokiego, rozbudowanego. Jung mówił, że astrologia to jest starsza siostra psychologii i że w zasadzie, że jakby dzisiejszy język psychologiczny. To jest w dużym stopniu coś co wyrasta z astrologii, że tam rzeczywiście się wykuwa się psychologia właśnie w astrologicznej analizie. I ja absolutnie się z tym zgadzam. To znaczy poziom subtelności tego języka, wiesz, tego jak tam się mówi o doświadczeniu wewnętrznym, jak się wskazuje na różne zależności, które pomiędzy pewnymi aspektami człowieka Zachodzą. Ta cała wizja, też zresztą bardzo współczesna wizja, osobowości jako dynamicznej gry różnych sił, nie jako takiego jednolitego konstruktu w duchu kartezjańskim, tylko jako takiego właśnie układu różnych, często ze sobą wchodzących w jakieś skomplikowane, pełne napięcia, interakcje elementów. Że to wiesz. Rzeczywiście jest imponujące, i dlatego to też jest takie uwodzicielskie, to znaczy, to potrafi niesamowicie wciągnąć, i można. Ja opisuję zresztą w książce przykład historię mojego przyjaciela takiego w, w ostatnim rozdziale, który, którego znałem bardzo blisko, był moim bardzo bliskim przyjacielem, właśnie zamiłowanie do rzeczy dziwnych nas połączyło. Mm -hmm. I gdzieś tam kiedyś <laughs> siedzieliśmy w jakimś niedalekim od siebie, niedalekiej odległości on usłyszał, jak, jak ja mówiłem coś a propos księgi I Ching. I to go zafrapowało bardzo, bo się okazało, że był wielkim fanem również księgi I wtedy, no i zaczęliśmy jakoś tam się przyjaźnić, trwała przez kilka lat ta przyjaźń, a w pewnym momencie właśnie astrologią się zajął, no i obserwowałem jak ten człowiek, niezwykle inteligentny, wybitny umysł, naprawdę, został po prostu wchłonięty przez to, wiesz, ale naprawdę, tak dosłownie że zassała go ta astrologia całkowicie. On po pewnym momencie już w ogóle prawie przestał cokolwiek robić, tylko obliczał horoskopy nieustannie. No i opisuje taki przykład, jak, jak on, funkcjonujący jako singiel przez bardzo długi czas, zapałał jakimś afektem do, do pewnej kobiety i była jakaś impreza, na której ona miała być, on był na tą imprezę zaproszony, wiesz, i, i w, końcu, w końcu zrobił jakieś oczywiście tranzyty na tę okoliczność. Bardzo skrupulatnie tam wyliczał, co akurat tam się będzie działo, i tam, tam zdaje się, o ile pamiętam, Wenus robiła kwadraturę do księżyca w jego horoskopie albo odwrotnie, już nie pamiętam. W każdym, razie, w każdym razie był jakiś taki aspekt nieharmonijny, no i on mówił, że nie, nie absolutnie on nie pójdzie, bo to nie ma sensu. No na takim tranzycie to nie będzie nic z tej, z tej znajomości. No więc ja go tam bardzo dopingowałem, żeby jednak poszedł, porozmawiał, no, że może jakoś po prostu. No, mówię, słuchaj, daj już spokój, no przecież sam wiesz, że w astrologicznej tradycji to nie ma takiego ścisłego determinizmu. No, i on w końcu przystał na to, poszedł. No, i ja z nim później na drugi dzień rozmawiałem i on mówi, pytam go, no i jak? On mówi, no, że bardzo było miło, nawet jakoś gadali długo, siedzieli gdzieś tam na, tych, na schodach i tam rozmawiali. No, i ja na pewno mu powiedział, powiedziała, żeby on jeszcze przyniósł jedno piwo tam z. z z kuchni i on wstał i właśnie jak szedł po to piwo, to zobaczył na zegarek, że właśnie się uściśla ta kwadratura. No i ponieważ uznał, że to jak się uściśla, no to za chwilę będzie katastrofa, no to po prostu wyszedł. Już nie wrócił. <laughs> <laughs> I tyle było z tej znajomości, wiesz. Czyli zmaterializowało się jego podejrzenie, tak, no bo wychodząc tak, to tak. jakby... No dał jej też powód do tego, żeby Dokładnie. to nie wyszło. Więc patrz, w jakiej to stoi w ogóle opozycji do tego, o czym też wcześniej rozmawialiśmy. Czyli z jednej strony y, wszystko zależy od ciebie, tak, tak, y, jesteś odpowiedzialny za wszystkie swoje y, emocje. Natomiast y, z drugiej strony y, pojawia się astrologia, która nam mówi, że, y, że wszystko jest zapisane w gwiazdach. Tak, tak, tak. Więc... Nie no, to jest naprawdę... Pod tym względem y, też y, coś bardzo niebezpiecznego. To znaczy, można, y, wiesz, ja takimi rzeczami się od lat interesuję i, i w ogóle jestem generalnie rozpięty pomiędzy, dlatego tak kocham kwartet aleksandryjski Lorenza Durella, że tam też jest, y, wiesz, to, to jest książka, która jest y, rozpięta pomiędzy racjonalnością i, i taką skłonnością do. Bardzo rozumowego, naturalistycznego myślenia, a fascynacją, bardzo egzotycznymi światopoglądami, gnostycyzmem, yy, również astrologią, między innymi. I, i, I mnie to zawsze przyciągało, zawsze mnie to interesowało, zawsze ta, ta, to pragnienie mi było bliskie, wiesz, żeby, żeby za pośrednictwem tego, tego systemu symbolicznego to jakoś sobie opowiedzieć, jak, jakiś głębszy sens temu wszystkiemu nadać. Natomiast nigdy nie byłem w stanie w to, wiesz, tak się zanurzyć w pełni, bo, bo no, z uwagi też na to, że rozumiem, że to jest niemożliwe, że to było prawda, ale niestety. Natomiast no, też widzę, że to ma niezwykłe takie, wiesz, cechy no, czegoś takiego zasysającego, uwodzicielskiego, tak jak teorie spiskowe, bo to ma podobną strukturę, wiesz, nie, nie, nie wyrwiesz się już z tego, jak w to wejdziesz po prostu, to zaczyna ci to pracować samo w głowie. Tak, myślę, że też media społecznościowe bardzo to podbiło, o, bo to tak, jest bardzo, tak, bardzo tak, dobrze absolutnie. sprzedające się w postaci infografiki z krótkimi pytaniami i punktami. Tomko ja z dużym ubolewaniem, ale musimy już kończyć. Co zrobić? <laughs> Czas. As. bardzo bym chciała, żebyś drugi raz zawitał Sznorwada. Z przyjemnością, myśli, Bo czuję, że tu jest jeszcze kopalnia tematów do odkrycia. ci bardzo dziękuję i za twoje książki, i za twój czas dzisiaj, bo bardzo ci dziękuję naprawdę, również to za jest, zaproszenie. To jest czysta przyjemność intelektualna. I Z tobą wejść w interakcję, także I bardzo wzajemnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Tak jak już wspominałam, mam nadzieję, że nie jest to ostatnia wizyta Tomka w Wysznorowadłach Myśli. Odsyłam Was oczywiście do wszystkich książek Tomka, szczególnie do Ucieczki od Bezradności, ale też do jego podcastu Skądinąd, Audycji w Radiu Talk FM i wszystkich innych publikacji, esejów, bo no jest to wybitny, wybitny myśliciel, filozof, którego warto czytać, z którym warto wchodzić w polemikę i trochę bardziej krytycznie patrzeć na ten otaczający nas świat. Także dziękuję wam jeszcze raz za przesłuchanie rozmowy. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, to jak zwykle odsyłam na Instagrama sznurwadła.myśli, gdzie dzielę się też innymi refleksjami, rozszerzającymi też temat odcinka i słyszymy się już niebawem, a raczej w nowym roku, bo jest to ostatni odcinek konkludujący ten wspaniały 2021 rok, który można powiedzieć, że był rokiem ogromnego rozwoju podcastu Dwadwa Myśli, był też rokiem, w którym założyłam patronite i jestem bardzo dumna z tego co Udało nam się tutaj wspólnie z moimi gośćmi, z moim reżyserem dźwięku, moimi przyjaciółmi, którzy byli odpowiedzialni za oprawę graficzną. Naprawdę jestem bardzo dumna z tego, co udało nam się razem zdziałać. Także dziękuję wszystkim też, którzy wspierali ten kanał, którzy wspierają nadal ten kanał, Wam słuchaczom, że chcecie konsumować takie, a nie inne treści, że uważacie je za wartościowe i mam nadzieję, że ten kolejny rok przyniesie nam jeszcze więcej wspaniałych rozmów, takich, które stymulują nasze myślenie, stymulują nasze odczuwanie i sprawiają, że patrzymy na tę rzeczywistość trochę takim bardziej, może, krytycznym i świadomym okiem. Także dzięki jeszcze raz i wszystkiego dobrego dla Was.